Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier w tej miejscowości. Dzisiaj chciałem z Wami pogadać na temat tego, co się dzieje. Tak, piękny las, gdzie nie ma nas. Ale słuchajcie, bo na temat konkretny. Któregoś tam sobie razu pan Ator Woźniak, tak, z kanału Wideo Prezentacje, zrobił wywiad z panem meteorologiem z południa Polski, który 20 lat prowadzi swoje tam badania. I oni tam zaczęli mówić, że tam w Polsce zima w tym roku miała być bardzo łagodna, mieliśmy mieć plus 10 stopni, tam deszcz i tak dalej. No i zobaczcie, co się dzieje, pada śnieg. No i oni tam zaczęli snuć teorie spiskowe, jakoby sterowanie pogodą przez HARP, DARP, SRARP i tak dalej, inne takie technologie. Ale podejrzewam, że pan meteorolog nie wziął pod uwagę pierwszego. Ile wulkanów w ostatnich 3 lat wybuchło na świecie? Wybuch Tonga Tapu, teraz wybuch właśnie wulkan w Salwadorze. I jeszcze tam kilka wulkanów wybuchło, już nie chce mi się ich nazw przytaczać, ale sami wiecie, o co chodzi. I po prostu pan wulkanolog nie wziął tego, a jeszcze Tonga Tapu wybuch. No. Wulkan Tonga Tapu też wybuch i po prostu pan meteorolog nie wziął pod uwagę, ile pyłów, gazów, siarki i tak dalej zostało wyrzucone przez te wszystkie wulkany do atmosfery. A słuchajcie, a to nie jest tak, że pył wulkaniczny opadnie na Ziemię w ciągu roku. On może, jeżeli jest doskonale drobny, to może się unosić nawet 4-5 lat. No. Więc mówię tylko. Słuchajcie. Czytałem ostatnio sobie opracowanie naukowe włoskich wulkanologów, z którego wynika, że po prostu Campi Flegrei, no, zaczyna się bardzo fajnie budzić. I tam już nawet mieszkańcy są właśnie uprzedzani przed ewakuacją w razie czego. Zresztą temperatura Wezuwiusza też zaczęła dziwnie wzrastać. No. Zresztą w Niemczech pod jeziorem Lachersee jest wulkan o nazwie Lachersee. No i ten wulkan też się zaczyna budzić, już nawet tam Niemcy robią badania wulkanologiczne, geologiczne, temperatury, ciśnienia, gazów, srazów. No nawet ufolodzy tam się pojawili. Ufolodzy, co chcą tam ufolodzy? Pewnie sprawdzają, czy UFO wylatuje albo wlatuje. Dobra, ale poważnie. UFO z wulkanami nie ma nic wspólnego, a to, że tam gdzieś tam wlatują, to... Podejrzewam, że to są międzywymiarowe statki, na których nasza materia, w której my żyjemy i która nas otacza, nie ma praktycznie żadnego... Dla nich nasza materia, która nas otacza, nasz wymiar, to praktycznie jest jak powietrze. Oni przez to przenikają. Wątpię, żeby międzywymiarowe statki były podatne na naszą czasoprzestrzeń. Tu, 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 Star Trek! Ale co jak co, ale zobaczcie, że jest to możliwe. Posłuchajcie, w ostatnich 3 lat ilość wulkanów, która wybucha na świecie, jest po prostu koszmarna. Wszystko zaczęło się od 2010 roku i wybuchu wulkanów na Islandii. Sorry bardzo. Ja już dawno wtedy o tym mówiłem, że wulkany na Islandii wybuchną. To w szkole zawodowej to mnie od świrów wyzywali. A nagle potem bum i chuj nie ma. I kurwa linie lotnicze na trasie przelotowej Europa, US, Ameryka przestały kurwa latać. Bo zapylenie powietrza, silniki dymiły. Nie, ja sobie robię, bo to już są przeszłe wydarzenia, na szczęście nikt nie zginął, dzięki Bogu. No, ale słuchajcie. Potem rok 2011, trzęsienie ziemi w Japonii, ogromna fala tsunami, wybuchy reaktorów. Ja jestem po prostu, powiem wam szczerze, jestem za atomem i będę zawsze za atomem, ale bezpiecznym atomem. No słuchajcie, energia atomowa jest bardzo bezpieczna pod warunkiem, że siedzą tam odpowiedzialni ludzie i
nie jest oszczędzane na środkach i technologiach zabezpieczających. Jeżeli na technologiach zabezpieczających i środkach ochrony nie jest oszczędzane, to ja jestem za taką technologią atomową, bo to wiem, że jest bezpieczne. Chcecie więcej? Powiem wam szczerze, żeby wam pokazać, że jestem zwolennikiem energii atomowej, to mógłbym sobie postawić reaktor na podwórku. Nawet by mi nie przeszkadzał, nawet bym kotujami obsadził, żeby tylko nie było go widać. Nie przeszkadzałby mi. Coś tam się dzieje. Zobaczcie, jak śnieżyca pada. O, piękna śnieżyca. Wreszcie zima wróciła do nas. No i słuchajcie. No i po prostu, wiecie, teraz obserwujemy, że zmiany gigantyczne, pogody i tak dalej. Słuchajcie, weźcie pod uwagę, że my żyjemy tylko 100 lat. Żeby zobaczyć konkretne zmiany pogody, to by musiało minąć co najmniej 2-3 pokolenia. Posłuchajcie dlaczego. Ja swoje obserwacje i badania robię samemu i wnioskuję to na obserwacjach, jakich dokonałem przez 20 lat i różnych wyliczeniach, które sobie tam robię. I ja po prostu nie snuję teorii spiskowych, bo to teorii spiskowych to jest darknet, deep web i banda oszołomów wierzącą w płaską ziemię. Tak, pozdrawiam płaskoziemców, których na konwencie płaskoziemców w Warszawie narysowałem wam skurczysyny koło i dwóch z waszych kolegów zalało się pianą z gęby i się trzęsło na podłodze. A ich dziewczyny, które z nimi były, to stanęły wryte i się na mnie patrzyły i na nich. A ja mówię, no co, to ja narysowałem tylko dowód na to, że ziemia jest kulą, a ci padli na podłogę i piana z mordy ich. A to zostałem wyzywany, że jestem dzieckiem szatana i tak dalej. Powiem szczerze, niech ktoś mi udowodni, że ziemia jest płaska. Po pierwsze, zadam wam proste pytanie. Jeżeli ziemia jest płaska, to jak grawitacja byłaby równomiernie rozłożona na całej powierzchni? Jaka energia, jakie generatory grawitacji musiałyby być, żeby ją utrzymywać? Atmosferę, ciążenie i tak dalej. Bo nie wierzę, że jakiegoś tam typu reaktory czy coś tam by było pod ziemią, bo dawno byśmy to znaleźli, albo Ruscy. No, albo Amerykanie. Więc powiem tak, nie wierzę po prostu, że ziemia jest płaska. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Nie dałoby się... Zobaczcie, ile wieje wiatr słoneczny. Nie wierzę, że jakiś reaktor by napędzał generatory grawitacji, które by utrzymywały na płaskiej ziemi atmosferę, magnetosferę i to wszystko, bo to wreszcie by się wyczerpało. Nie ma reaktorów nieskończonej energii, bo jeszcze do reaktorów zasilanych energią próżni nie doszliśmy i na pewno nie dojdziemy, bo nasza cywilizacja jest na tym etapie rozwoju za głupia na to. Przepraszam, że to powiem, ale jak za głupi jesteśmy. Ledwo małpa zlazła kurwa z drzewa w Afryce i wynalazła iPada. Wielki postęp ewolucyjny. Wow. No, ale jedziemy dalej. No i chodzi właśnie o to, że w skali 3 lat wybuchło na świecie tyle wulkanów, że ja to sobie policzyłem po prostu i mówię ogólnie, do jasnej cholery, jaka potężna siła musi stać za tym, że naraz w ciągu 3 lat tyle wulkanów na świecie wybuchło. Aso, wulkan kurwa w Rosji, Tonga Tapu, Salwadorze, jaki tam jeszcze? Jeszcze tam chyba Nowa Zelandia, coś takiego, jeszcze te wulkany wybuchły tam na tamtej stronie. Ludzie, jeżeli nikt nie widzi związku, to ja nie rozumiem, a ja widzę związek. Jakaś po prostu potworna siła działa na to, że wulkany się nagle w ciągu 3 lat przebudziły. Ja to uważam, że to może być zmiana pola magnetycznego, że tam biegun z północny z południowym się zamierzy, bo wiecie, one sobie kołują. To nie jest tak, jak naukowcy mówią, że te bieguny sobie... Co one tak kołują wokół bieguna, o tak, wokół bieguna północnego i one po prostu tak kołują coraz szerzej, aż oba się naraz miną. A według mnie to może być właśnie to, że zderzenia bieguna północnego z południowym na głębokości 2000 km w płaszczu Ziemi może
może wyzwolić dodatkową energię cieplną, bo te bieguny będą się po prostu mijać. No. Weźcie magnesy o dwóch przeciwstawnych biegunach i zbliżcie do siebie, zaczną się odpychać. Ja nie mówię, że to może być to, ale słuchajcie, nasza planeta jest bardzo złożonym ośrodkiem. O, tak to ujmę. Bardzo złożonym ośrodkiem i pewne procesy dla nas są jeszcze po prostu niezrozumiałe, bo my żyjemy bardzo krótko. Człowiek żyje tylko 100 lat. A żeby pewne zmiany zaobserwować, byśmy musieli co najmniej poświęcić na to 20 pokoleń. Albo 10. W zależności, co byśmy chcieli uzyskać. No. Żeby zobaczyć, bo tam każdy mówi neandertalska apokalipsa, tak dalej, epoka lodowcowa i tak dalej, i tak dalej. By trzeba cofnąć się przed epokę lodowcową, która miała tam miejsce, nie wiem, 30 tysięcy lat temu, 40, zostawić tam super komputer NVIDIA na przykład. No. Super komputer NVIDIA A100 i zostawić go, żeby po prostu obwalić go czujnikami wszelkiego rodzaju, zapewnić mu prąd przez tam, nie wiem, 60 tysięcy lat i tak dalej, i żeby zbierał dane. I posłuchajcie, ten komputer, superkomputer, musiałby dotrwać do naszych czasów, żebyśmy mogli z niego odczytać dane i zobaczyć, jak klimat i środowisko się zmieniało z wulkanami, ze wszystkim, dosłownie ze wszystkim, rozwinięcie mojej myśli technologiczno fizycznej, że ze wszystkim dosłownie. Środowisko, wulkany, powietrze, atmosfera, magnetosfera, kurwa, wpływ wiatru słonecznego, bla 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 bla. No, ze wszystkim. I wiecie, ile to by było danych? Na tym poziomie technicznym, jakim my jesteśmy, nawet nie mamy takich dysków twardych. 320 terabitów to jest niczym. Te dane by ważyły 100 tysięcy terabajtów. Nawet terabitów. A my mamy dyski, które mają maksymalnie może 18 terabajtów. A tu mówimy o 100 tysiącach terabajtów. Tyle by ważyły te dane przez tyle tysięcy lat. Więc naprawdę nie mamy technicznie możliwości, żeby coś takiego zbudować. Nie powiem, fajny byłby pomysł cofnąć się w czasie, umieścić komputer, objebać czujnikami, zabezpieczyć go tak, żeby go nic nie zmiotło z powierzchni Ziemi i żeby dotarł do naszych czasów. Wtedy byśmy mieli ciekawy obraz sytuacji, jak atmosfera i wszystko zmieniało się na przestrzeni tylu tysięcy lat. Ale niestety nasza cywilizacja nie jest w stanie czegoś takiego dokonać, więc musimy mierzyć to, co jak to jest na bieżąco. Niestety. No, niestety, jak to się mówi, pewne rzeczy są takie, że nie jesteśmy w stanie pewnych technicznych rzeczy przeskoczyć, dlatego po prostu temperatura, niestety, Yellowstone też wzrasta i ja też się zaczynam obawiać, że coś tam się dzieje. Zresztą Amerykanów durne pomysły na wywiercenie otworów w kalderze wulkanu i umieszczenie chłodziwa jakiegoś, które niby by miało schłodzić. Posłuchajcie, teoretycznie to może pomóc, ale jak coś się spierdoli, to może wywołać eksplozję taką, że dopiero popamiętają. Więc tu trzeba naprawdę przemyśleć, co się chce zrobić. Zobaczcie. Ja pierdzielę. Rozumiecie? Co się chce zrobić, żeby nie wywołać kataklizmu jeszcze większego? Okej, trzymajcie się i naprawdę pozdrawiam Piorun Burza Elektryk z tego mroźnego Celestynowa pod Otwockiem. A tak poważnie, jeżeli ktoś steruje pogodą, to niech przykręci ten śnieg i puści słońce. To ode mnie, trzymajcie się.